24 października w publicznej szkole podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie zorganizowana została debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie powiatu kozienickiego. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ. W debacie uczestniczyły władze samorządów powiatowego oraz gmin Głowaczów, Grabów nad Pilicą i Magnuszew, przedstawiciele służb mundurowych z inspektorem Tomaszem Cybulskim, komendantem powiatowym Policji w Kozienicach i podinspektorem Rafałem Tomczykiem, komendantem Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą na czele oraz mieszkańcy z terenu powiatu zainteresowani tematem bezpieczeństwa. Spotkanie rozpoczął organizator debaty, inspektor Tomasz Cybulski, komendant powiatowy, który przedstawił prezentację obrazującą stan bezpieczeństwa w powiecie kozienickim. Dążymy do tego, żeby okolica najbliższego zamieszkania była okolicą bezpieczną. Ja przyjąłem taką normę, żeby spotykać się i rozmawiać o problemach, które dotyczą zarówno działań policji, jak i tego, co można usprawnić, co można ulepszyć na temat infrastruktury, na temat tych podstawowych zagrożeń, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, z czym się spotykamy. A struktura przestępczości w moim wystąpieniu, ja postaram się to przedstawić, zmienia się, przestępczość ewoluuje. My żyjemy, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, w terenie bezpiecznym, w którym, tak jak w całym kraju, niewolnym od różnego rodzaju zagrożeń, te zagrożenia występują. Ja przyjąłem taką zasadę, że pierwsze dwie debaty odbyły się w Kozienicach. W ubiegłym roku była debata dla gmin Garbatka, Gniewoszów, Sieciechów i w tym roku spotykamy się tutaj w Głowaczowie. Dzięki gościnności pana wójta, panie wójcie, bardzo dziękuję. Spotkamy się, żeby ja będę chciał przedstawić, jak wygląda stan bezpieczeństwa dla tego regionu, czyli gmin Magnuszew, Głowaczów i Grabów. Ustawa o policji. Policja została powołana do życia jako organizacja, która przede wszystkim odpowiada za bezpieczeństwo. Niemniej nie sama policja. Dzisiaj już jest to mit. Dzisiaj musi być współdziałanie z organami samorządowymi, z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, a przede wszystkim ze społeczeństwem. My musimy rozmawiać, my musimy o problemach głośno mówić, jeżeli one występują, żeby je skutecznie zwalczać. Ja kieruję komendą powiatową, która ma 145 etatów, 122 etaty policyjne i 23 etaty pracowników cywilnych. Jest to liczba profesjonalnie przygotowanych policjantów i pracowników, w pełni przygotowanych ludzi do tego, żeby zadania realizować na właściwym poziomie. To, co jest dla państwa ważne, mamy dwa komisariaty. Jeden w Gniewoszowie operuje na terenie gmin Garbatka, Sieciechów i Gniewoszów i tu, gdzie jesteśmy, komisariat w Grabowie, komendant Rafał Tomczyk jest tutaj ze mną jako gospodarz terenu. I to zostało stan etatowy został podzielony w zależności od zagrożenia. I tak jak państwo widzicie, Gniewoszów ma 17 etatów, Grabów ma 21 etatów. 22 etat raptem się pojawi, bo widzę potrzebę wzmocnienia tego komisariatu. Osoba już pracuje. Jeżeli chodzi o przestępczość, ja zrobiłem takie porównanie skali Komendy Powiatowej w Kozienicach. To jest ponad 1000 przestępstw za 9 miesięcy ogółem przestępczość, które zaistniały. I w komisariacie w Grabowie 18-9 miesięcy to było 181. 19, 198 jest niewielki wzrost. Ja o tym będę mówił. Ten niewielki wzrost nie jest spowodowany tym, że jakieś ogromne zagrożenie nam zaczęło występować inne niż do tej pory, tylko z prostej przyczyny. Tak jak powiedziałem, każdy rejon się charakteryzuje swoją specyfiką. Na terenie Magnuszewa, Grabowa, Głowaczowa wiecie państwo o tym doskonale, że jest ponad 1600, mówią różnie, 1800 działek usytuowanych, czyli domków letniskowych, działek i to powoduje, że spowodowało w tym, zaczęliśmy odnotowywać, bo o zagrożeniach mówimy, włamania, kradzieży z tychże działek. Udało nam się zatrzymać sprawców kradzieży, ale jeszcze pracujemy, bo to zjawisko nadal występuje. 7 wybranych kategorii. My jako policjanci wyznaczyliśmy te kategorie, które są najbardziej dokuczliwe. To są kradzieże, kradzieże z łamaniem, rozboje, uszkodzenia ciała, kradzieże samochodów, czyli te, które są najbardziej dokuczliwe. I odnotowaliśmy ich za 9 miesięcy tutaj na terenie grabowskim 63. I w zdecydowanej większości są to właśnie włamania do tych domków letniskowych, na te ogródki działkowe. Drobne,
aczkolwiek dokuczliwe, nie tyle dla Państwa tutaj mieszkańców, to co dla tych osób, w większości z Warszawy, którzy tutaj te działki posiadają, w związku z tym jest to w naszym bardzo mocnym zainteresowaniu i stąd ja podjąłem decyzję, jest większa liczba patroli zarówno umundurowanych, jak i nieumundurowanych. Rok 2018 wykrywalność była na poziomie niemal 87%. To była najwyższa wykrywalność w ciągu ostatnich 10 lat. To był w ogóle rok bardzo dobrej pracy, rok rekordowy, gdzie odnotowaliśmy bardzo wysoką wykrywalność. Jeżeli chodzi o 9 miesięcy tego roku, rok się jeszcze nie skończył, jest ona na poziomie 71%, co w skali całego garnizonu mazowieckiego, a to jest 28 komend powiatowych miejskich, plasuje nas wysoko i to jest dobra wykrywalność. Od samego początku dla mnie takim priorytetem było to, żeby policjanci byli wśród społeczeństwa. I dlatego od samego dążyłem do tego, żeby była większa liczba patroli i to się udało. Mamy więcej patroli umundurowanych, ale i tych nieumundurowanych, patroli wywiadowczych i kryminalnych. Została wyeksponowana rola dzielnicowego. Dzielnicowy ma nie kojarzyć się, ja do tego dążyłem, z taką represyjnością, czyli karaniem mandatami. W komendzie w Kozienicach nie ma żadnych limitów. Policja z mandatów nie ma nic. My mamy eliminować zagrożenia, te, które są najbardziej dokuczliwe. Tam, gdzie musimy, gdzie jest zagrożenie, występuje zarówno wykroczeniowe, my robimy po prostu swoje. Dzielnicowi są od tego, żeby rozpoznawać te zagrożenia, żeby rozmawiać z państwem i oni docierają, wiem, że są w szkołach, razem z zespołem do spraw nieletnich, wiem, że są na spotkaniach sołeckich i uczestniczą w życiu i przekazują te zagrożenia bezpośrednio tutaj do mnie. I tak, każdej doby na teren powiatu kozienickiego, to ja tak średniodobowo wychodzi 21 policjantów prewencji, 9 policjantów ruchu drogowego. Wszystkie trzy zmiany są patrolami zabezpieczone na terenie całego powiatu. Średnio na każdej zmianie 3 patrole prewencyjne w Kozienicach, na terenie komisariatu w Gniewoszowie i tu w Grabowie. Całodobowo pełnią służby i są do dyspozycji. I to powoduje też, że skrócił się czas dojazdu na interwencję. Bo czego Państwo oczekujecie? Ja oczekuję i chyba każdy tak naprawdę. Dzisiaj musimy widzieć policjanta na każdym rogu i on nie musi stać wszędzie. On ma być wtedy, kiedy jest potrzebny. Czyli jeżeli jest zgłoszenie, patrol ma dojechać w trybie niemalże natychmiastowym. Jeżeli chodzi o interwencje pilne, bo my to rozgraniczamy pilne i zwykłe, to czas dojazdu waha się na poziomie 7 do 12, maksymalnie 15 minut w ten czas reakcji. A tam, gdzie jest zagrożenie życia i zdrowia, ta reakcja jest niemalże natychmiastowa. Wzrost wypadków drogowych odnotowywany. 17, 57 wypadków na terenie Kozienic, czyli powiatu, 68 w 18, 55 wypadków w tym roku. I na terenie Grabowa delikatny spadek i oby to się utrzymywało. Ja cały czas operuję Grabowa powiatu, choć oczywiście gminy Magnuszew, Grabów, Mowaczów. Jeszcze wrócimy. 18, 26 wypadków i 15 w tym roku. Kolizje drogowe, proszę dalej. Czyli to, co ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu. I tutaj bardzo duży wzrost. Ja kiedyś to sprawdzałem, coś tam na badaniach docierałem do literatury. Na terenie powiatu kozienickiego wyposażenie w samochody, ta średnia jest wyższa od średniej ogólnopolskiej. Być może wynika to z tego, że gmina w Kozienice, ale i obszar Powiśla i ogólnie, że jednak jest wyższy taki status i faktycznie tych samochodów jest dużo, o różnym stanie technicznym. I to powoduje też, że na drodze jest dużo większe zagrożenie. Pan naczelnik ruchu drogowego, pan komisarz Andrzej Seredyn, on dużo by na ten temat mógł mówić. My się kojarzymy jako policjanci, różnie ludzie poszukają. Ja przyjmuję interesantów w poniedziałek, przychodzą nieraz ludzie rozgoryczeni, no bo policjanci zatrzymali prawo jazdy. Pod kąt wyszedł przepis, czyli zatrzymanie administracyjne, bo prędkość zabija. W terenie zabudowanym 50+. Ja się nie pomylę, jak powiem, że w tym roku chyba już ponad 100 prawo jazdy, tak, zostało zatrzymanych na terenie powiatu. To świadczy o tym, że niby z jednej strony mamy świadomość, że zagrożenie jest potężne, media nas informują cały czas, że dochodzi do potężnych tragedii, a jednak cały czas to występuje.
i policjanci ruchu drogowego, którzy zostali wyposażeni w samochód z wideorejestratorem profesjonalnym, w mierniki radarowe, laserowe, które się nie mylą, które wskazują tą prędkość taka, jak ona faktycznie występuje. I my o tym mówimy na każdym kroku, że to jest potężne zagrożenie. I nie brakuje jednak ludzi, którzy się decydują, żeby... Już nie mówię o siadaniu po alkoholu, bo to występuje też, no co prawda troszeczkę mniej, ale występuje. Ale żeby tą prędkość, a tutaj były przypadki też i państwo wójtowie są z Grabowa, gdzie mieliśmy wypadek, mówię o tej rowerzystce takiej, gdzie mieliśmy nagranie z monitoringu. I to wiele przykładów by można było mnożyć, że takie śmierci całkowicie bezsensowne. Czyli my cały czas musimy dążyć do tego, żeby to bezpieczeństwo w ruchu poprawiać. Następnie głos zabrał Andrzej Jung, starosta Kozienicki, który podczas podsumowania działań podkreślił, iż współpraca z policją przebiega w sposób bardzo zadowalający, a mieszkańcy całego powiatu czują się z każdym rokiem coraz bardziej bezpiecznie. Dziękuję za bezpieczne gminy i obiecuję, że będę aktywnie wspierał państwa we wszystkich podejmowanych działaniach na rzecz dalszego zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju w tych gminach, jak również w pozostałych naszego powiatu. Dziękuję za to, gratuluję i deklaruję tą pomoc tak, jak przytoczyłem. Staramy się pomagać. Wiadomo, że fundusze gminy Grabów nie są duże, bo przede wszystkim na początku, kiedy ten komisariat był tworzony, Urząd Gminy wyremontował ten obiekt, doprowadził go do stanu używalności. Pomagamy tam w pracach porządkowych na miarę możliwości, tak jak i w tych służbach dodatkowych. I w każdym razie samorząd na miarę możliwości finansowych będzie dalej pomagał. Także życzę tych efektów jeszcze coraz lepszych, tych wyników coraz niższych, to znaczy to wtedy będzie lepiej, bo zdarzeń mniej, wiadomo, te efekty lepsze, także a ze swej strony dołożę starań. No i przede wszystkim policjantom, państwu, którzy na co dzień pracują w komisariacie w Grabowie, bo komisariat Grabów to nie tylko Grabów, ale przede wszystkim Magnuszew, Głowaczów i nie ma znaczenia, czy policjanci są w dobie tej łączności, w dobie zabezpieczenia sprzęt w postaci samochodów, bo przemieszczałem się bardzo szybko i nieraz może trudniej spotkać policjanta w Grabowie, jak na przykład w Głowaczowie czy w Magnuszewie. Dziękuję. Praktycznie rzecz biorąc, bo jak jest nas tu trzech wójtów, każdy chciałby mieć komisariat u siebie, na ten policjantów, tak samo i my byśmy chcieli pewnie i wójt Hubert chciałby mieć też komisariat. Także panie komendancie, może trzy te komisariaty, to będzie jeszcze bardziej bezpiecznie. To jest taki wniosek, to jest taki wniosek dla nas. Także dziękujemy za to. No i myślę, że jeżeli nawzajem będziemy darzyć takim szacunkiem policjantów, którzy no sobie na to zasługują i bezpośredni kontakt, i tutaj dziękuję pani dzielnicowej i panom dzielnicowym, że są tak blisko naszych mieszkańców i na każde praktycznie rzecz biorąc zawołanie, bo wystarczy krótki telefon, coś się dzieje i już są. No jest ta skuteczność działania, która naprawdę no mnie satysfakcjonuje w pełni, bo jesteście zawsze tam, gdzie powinniście być. Tutaj przy dobrej współpracy ze wszystkimi samorządami udaje nam się dużo przedsięwzięć zrealizować. Przede wszystkim mam tutaj na myśli pogadanki w szkołach, jakieś akcje społeczne i akcje prewencyjne. One na pewno przynoszą skutek. Obserwując, proszę państwa, wzmożony ruch przez teren gminy Głowaczów, między szczególnie tutaj na drodze krajowej numer 48 w miejscowości Miejska Dąbrowa, tam sami mieszkańcy dzwonią do komendanta z prośbą o ustawienie chwilowego patrolu policji, który będzie zmniejszy tą prędkość, bo tam nie wszyscy kierowcy się stosują i w innych miejscowościach na terenie naszej gminy. To powoduje to, że ta świadomość nas jako mieszkańców jest coraz większa, coraz chcemy bardziej czuć się bezpiecznie, tak? Instrumenty do tego, abyśmy tak się czuli, ma policja i tutaj skutecznie temu przeciwdziała.
Debata miała charakter otwarty, każdy mógł zabrać głos, a omawiane zagadnienia dotyczyły m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gmin podlegających pod zakres działalności komisariatu w Grabowie nad Pilicą. Poruszone zostały także kwestie dotyczące ewentualnego powstania komisariatu policji na terenie gminy Głowaczów. Czy jest możliwość, żeby w Głowaczowie też powstał posterunek policji? Kiedyś był taki posterunek, no jakieś tam, nie wiem, reorganizacje powstawały, ale wiele osób dopytuje się. Tym bardziej, że jest budynek, w którym można by było to adoptować, a koło gospodyń wiejskich też by dołożyło starań, żeby przygotować, pomóc, uporządkować. No, tynkować byśmy nie mogły, ale prace porządkowe koło by na pewno tam dołożyło. Wiem, że w poprzedniej kadencji były wójt pan Małaśnicki też prowadził tutaj rozmowy i starania. My to kontynuowaliśmy. Budynek po zakładzie energetycznym, o którym pani mówi, został wystawiony przez właściciela na sprzedaż. Tam była kwota 590 tysięcy i nasz pomysł był taki, aby ten komisariat, tą nieruchomość włącznie z tym budynkiem, minister energetyki przekazał ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Jednak upierają się przy tym, żeby gmina ten budynek zakupiła za tą kwotę i przekazała policji. No proszę Państwa, w naszym niedużym budżecie mamy dużo innych inwestycji zaplanowanych, związanych z budową dróg i wiele innych potrzeb. Natomiast dyskutowaliśmy z Radą na ten temat i na razie prowadzimy rozmowy, aby albo cena była mniejsza, albo po prostu załatwione to tak, jak my to im przedstawiliśmy. Na to na dzień dzisiejszy nie bardzo chcą z ceny zejść, na tyle wycenili tą nieruchomość łącznie z tym budynkiem, twierdzą, że to jest warte około 3 milionów i tak cena jest atrakcyjna. Dla nas ta atrakcyjna cena nie jest, ponieważ no, my kupujemy, wydajemy pieniądze i przekazujemy policji, tak? Także no, jesteśmy właścicielami tej nieruchomości, ale no ona w dużym stopniu obciąża nasz budżet i tutaj mam nadzieję, że już jak się Sejm zawiąże po pierwszym posiedzeniu, dalej będziemy wnioskować i szukać jakichś innych rozwiązań. W miejscowości Ursynów krzyżują się dwie drogi powiatowe. Jedna w kierunku Dopionek, druga w kierunku Kozienic i trzecia droga gminna w kierunku Wólki Brzuskiej. To skrzyżowanie znakowane prawidłowo, są znaki i stop. I co się okazuje? Proste skrzyżowanie, dużo pojazdów przekracza to skrzyżowanie z taką prędkością, jak się jechał, tak przejechał prosto. Przejeżdżając prostopadę do drogi z pierwszeństwem. I zdarza się tam bardzo dużo tak ze skutkami poważnymi. Były dwa wypadki śmiertelne, teraz ostatnio też 3 osoby uczestniczyły. I nie wiem, prawidłowo jest oznakowane, jest i znak stop i informujący o tym, że znak stop się znajduje. I kiedyś zauważyłem taką sprawę, że kierowca jadąc z prędkością przykładowo 60 na godzinę, z taką prędkością przejechał drogę główną. Zatrzymał się tam ze 300 metrów i pytam, jak to się stało, że pan przekroczył to skrzyżowanie. Droga prosto, mówi, nie zauważyłem, mimo że znaki są prawidłowe. Nie wiem, czy by tam jakieś światło takie pulsujące zainstalować, no żeby to po prostu tych wypadków tam nie było tak tragicznych. No i trzecia sprawa, to tam znajduje się szkoła i nie ma tam w ogóle przejścia dla pieszych. Być może, że w planie znajdą się takie przejście jak w tej chwili na ulicy koło targu, czyli koło CPN-u w kierunku przy tej drodze jak na Podmieście. Mam nadzieję, że my postaramy się wpisać to do budżetu, a Rada to przegłosuje i uchwali. Dziękuję. Debaty społeczne służą zdiagnozowaniu potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zgłaszaniu lokalnych oczekiwań i wspólnemu wypracowywaniu rozwiązań.